spójrzmy teraz na kolejne dwa podpunkty. W podpunkcie D także mamy policzyć jedną setną kąta o mierze 12 stopni, czyli jak w poprzednich podpunktach zapiszmy, że liczymy 12 stopni przez 100. Teraz stopnie zamienimy na sekundy, a wiemy, że 1 stopień to 3600 sekund, czyli mamy już 12 setnych razy 3600 Sekund. Możemy zapisać też pierwszych, żeby było widać, że tutaj te zera spokojnie możemy sobie skrócić. No i policzmy teraz 12 razy 36 to będzie 432. Sekundy. No i teraz trzeba byłoby zamienić to na minuty. No to jedna, jedna minuta ma 60 sekund, czyli zadajemy sobie pytanie, ile tutaj będziemy mieli sześćdziesiątek? No maksymalnie 7, no bo 7 razy 60 to będzie 42. Czyli możemy zapisać, że 420 sekund. Plus 12 sekund to będzie łącznie 432 sekundy, a tutaj zauważcie, że 420, zapiszę to może w ten sposób, że to będzie 7 razy 60 sekund, tak? bo to da nam 420, a wiemy, że w takim razie, skoro jedna minuta ma 60 sekund, to oznacza, że tutaj otrzymamy 7 minut, czyli mamy 7 minut. No, i jeszcze 12 sekund. Teraz mamy 42 stopnie, czyli też liczymy 1 setną z 42 stopni. Następnie stopnie zamienimy sobie na minuty, na sekundy, czyli mamy razy 3600 sekund. zaraz skracamy. No i mamy 42 razy 36, to pomnóżmy, czyli mamy 1512 sekund. No, i teraz musimy się zastanowić, ile tutaj będzie minut, czyli wiemy, że każda minuta to 60 sekund, to możemy sobie, zobaczcie, zrobić w ten sposób, że tę liczbę, czyli 1512, podzielimy przez 60. No i teraz widzimy, że maksymalnie mamy 25 minut. No to sprawdźmy. 25 razy 60 to będzie 1500. Czyli mam tak, 25 razy 60 sekund to będzie. 1500, czyli nam jeszcze zostanie tutaj 12 sekund, żeby łącznie otrzymać 1512. A skoro jedna minuta to będzie 60 sekund, to wiemy, że tutaj mamy 25 minut no i jeszcze oczywiście 12 sekund.